Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Dzień dobry, chciałbyś panu pomóc? Dzień dobry. Na co zarabiacie, przepraszam? Zarabiam głównie na swoje drużyny, na dofinansowanie do wyjazdów różnych harcerskich, do szkoleń. Tym razem 12 raz Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego zebrało się na mińskim cmentarzu, aby zbierać fundusze na odnowę zabytkowych grobów, pomników. W zeszłym roku udało się zebrać 13 tysięcy złotych, z czego został grup rodzin Ostaszewskich, bardzo ciekawej rodziny, odnowiony. Miejmy nadzieję, że w tym roku nie tylko uda się powtórzyć, ale zebrać tych pieniędzy znacznie więcej i również następne groby będą robione. Akcja niezwykle słuszna. Wszystkich zapraszamy do włączenia się w wspieranie. Chcę jeszcze powiedzieć, że akcja nie odbywa się tylko jeden dzień. Na konto bankowe dłużej można wspierać pieniądze w ulotkach, które Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego przygotowało. Wszelkie informacje są dostępne. Dziękuję bardzo. I dużo nazbieraliście, nie wiecie jeszcze. Już nawet o. Widać. Widać. Już się wylewają. Dobrze. To znaczy, że dużo pieniążków będziecie mieć. Myślę, że będzie duże. Zbieramy na renowację zabytkowych nagrobków naszego mińskiego cmentarza. A my jutro. Wielkie dzięki. Dobrze. Także. Bardzo proszę. Dzięki. Zbieramy na renowację zabytkowych nagrobków naszego mińskiego cmentarza. Najmniej sekwestrujący. Dużo nazbierałeś? Renowację. Trochę już nazbierałem. Dopiero zaczęliśmy stać, ale już troszeczkę jest nas. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony obok żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony obok żywota Twojego Jezus.
uroczystość wszystkich świętych. Jak przedziwnie, w tym miejscu pośród grobów mogił naszych bliskich zmarłych brzmią te słowa błogosławieństw, które Chrystus wypowiedział i które są punktem odniesienia dla wszystkich Jego uczniów. Błogosławieni to znaczy szczęśliwi. Moglibyśmy zapytać, dlaczego Chrystus powiedział, że szczęśliwi są ubodzy w duchu, czyli pokorni, że szczęśliwi są ci, którzy się smucą, że szczęśliwi są cisi, niezauważeni przez innych, szczęśliwi spragnieni, łaknący sprawiedliwości, szczęśliwi miłosierni i czystego serca, szczęśliwi ci, którzy uważają, że to jest wartość, czyste serce, szczęśliwi, którzy wprowadzają pokój i którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Dlaczego szczęśliwi? Albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie, mówi Jezus. Bo w oczach tego świata, można powiedzieć, godni politowania są ci, którzy idą za Jezusem. Ci, którzy nie chcą walczyć bronią tego świata. Którzy nie chcą przekrzykiwać innych. Którzy nie chcą kłócić się o swoje racje. Którzy wiedzą, że Bóg jest większy od wszystkich mędrców tego świata. Kiedy, bracia i siostry, stajemy nad mogiłami naszych bliskich zmarłych, to o czym myślimy? Kiedy sprzątamy groby, czyścimy pomniki, kładziemy wiązanki kwiatów, zapalamy znicze. O czym myślimy? Do tych czynności jeszcze nie trzeba wiary. Kiedyś święty Paweł, apostoł narodów, powiedział, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara, daremny trud przepowiadania, i bylibyśmy najbardziej ze wszystkich ludzi godni politowania. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to zostaje tylko pamięć o tych, których nie można wskrzesić. Pamięć o tych, którzy odchodzą w niebyt. O czym myślimy, kiedy stajemy nad grobami naszych zmarłych? Czy wtedy przypominamy sobie, że dusza ludzka jest nieśmiertelna, a więc ona nigdy nie umiera? Czy wtedy przypominamy sobie, że po śmierci budzimy się do życia wiecznego, do życia, o którym święty Paweł pisał, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy go miłują? Czy myślimy o tym, że po śmierci czeka na nas Chrystus? Można by powiedzieć, że nie ma bardziej chrześcijańskiego tematu niż śmierć. Bo wobec śmierci, zwłaszcza takiej śmierci, która nas dotyka osobiście, podchodzi ktoś, kogo żeśmy kochali, kogo żeśmy znali, kto był dla nas drogi, kogo odejście sprawia nam ból, albo wobec zbliżającej się własnej śmierci. Dopiero wtedy weryfikuje się nasza wiara. Dopiero wtedy w naszym sercu możemy odczytać, czy te Boże obietnice przeorały nasz sposób myślenia, nasz sposób wartościowania, nasz sposób patrzenia na życie. Tylko z perspektywy zmartwychwstania można ocenić, że te błogosławieństwa, które Chrystus wypowiedział, one mają sens. One nie są pustymi słowami. One nie są tylko poezją. One są tym, co nadaje sens naszemu życiu. Co jest samym rdzeniem chrześcijaństwa.
co jest potwierdzeniem, żeśmy postawili na Chrystusa, że jesteśmy Jego uczniami. Bracia i siostry, żyjemy w takich czasach, kiedy wszystko jest sprowadzane do doczesności. Kiedy mówi się tylko o tym, żeby korzystać z tego świata. Kiedy zaprzecza się, no bo jak można nie zaprzeczyć błogosławieństwom, które wypowiedział Chrystus. Mówi się, szczęśliwy jest niepokorny, ale ten, który umie rozpychać się łokciami. Nie cichy, ale ten, który umie zakrzyczeć innych. Nie czystego serca, ale ten, który ze swojego ciała i z ciała innych osób robi przedmiot zabawy. Takich nazywa dzisiaj świat błogosławionymi. Żyjemy w świecie, który depcze wartości chrystusowej nauki, bo zakwestionował wiarę w zmartwychwstanie. Bo nie wierzy w to, że po śmierci jest prawdziwe życie. I dzisiaj Chrystus stawia nam to pytanie fundamentalne, od którego będzie zależało to, czy przyjmiemy Jego naukę, czy przyjmiemy każde Jego pouczenie. Czy wierzysz, że wstałem z grobu dla Twojego zbawienia, pokonując śmierć? Czy wierzysz, że Ciebie też wskrzeszę do życia wiecznego? Święci uwierzyli. I dlatego dzisiejsza liturgia mówi o nich jako zwycięzcach, tak jak pierwsze czytanie, kiedy wspominał męczenników, cały orszak, tych, których świat pozabijał, tych, których prześladował, oni przed Bogiem są jako zwycięzcy. Oni kroczą przed orszakiem, w orszaku baranka zabitego i zmartwychwstałego. To jest nasza wiara. To jest nadzieja, którą daje nasza wiara. I dzisiaj, w tych czasach, kiedy wszystko sprowadzane jest tylko do tego świata, a o tym, co po śmierci, to się nie myśli. Tak jak papież Franciszek w cytowanej już przeze mnie nie tak dawno encyklice Lumen Fidei mówił, w dzisiejszej kulturze, dzisiejsza kultura nie umie dostrzec tego, co na tamtym świecie, tego, co nadprzyrodzone. Dzisiejsza kultura jest jakoś głucha na to, żeby zobaczyć Boga w naszym życiu, żeby zobaczyć Boga działającego. Gdzieś się Go sprowadza w zaświaty, gdzieś się Go umieszcza, może jako prawdopodobieństwo, może jako hipotezę, może jako ideę, na wszelki wypadek. Warto wierzyć. Ale taka wiara nie zmienia życia. Taka wiara nie daje zbawienia. Taka wiara nie jest podążaniem za Chrystusem. Chrystus zmartwychwstał. W świetle Jego zmartwychwstania widać dopiero, czy jesteśmy Jego uczniami. Kto przyjmie prawdę o chrystusowym zmartwychwstaniu, dlatego świat wygląda inaczej, bo każdy dzień jego życia będzie go zbliżał do spotkania z Chrystusem, który oddał za nas życie. Do spotkania z Chrystusem, który jest naszą przyszłością, który dał nam w sercu, umieścił pragnienia szczęścia, pragnienia miłości. I tylko On je może wypełnić. I obyśmy u Niego szukali i miłości, i szczęścia, i tego wszystkiego, czemu warto służyć całe nasze życie. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomogli nam przygotować tę Eucharystię. Panom ze Straży Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim za dowiezienie podestu, ołtarza, całej służbie liturgicznej, kapłanom i wspomagającym. Pan Bóg dał nam piękną pogodę, niech Jemu będzie chwała. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Pochylcie głowy. Bóg, który jest chwałą i radością świętych, pozwala Wam dzisiaj obchodzić ich uroczystość. Niech Wam błogosławi dzisiaj, zawsze
Amen. Niech stawiennictwo świętych uwolni was od zła obecnego, a ich przykład niech was pociągnie do świętego życia w służbie Boga i bliźnich. Amen. Niech Bóg sprawi, abyście ze wszystkimi świętymi radowali się w tej ojczyźnie, którą przygotował dla dzieci Kościoła. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Słychać TV.